koło jest podzielone na równe części. Ile mamy tych równych części? 1, 2, 3, 4, 5. 5 równych części. Jaka część okręgu jest zamalowana na różowo? Na różowo zamalowano jedną część z 5, czyli zamalowano 1/5 całego okręgu. Wiemy, że cały okrąg ma 360 stopni. Jaka jest miara kąta A? Kąt A jest w tym miejscu. Tu ma wierzchołek, tu ma dwa ramiona. Musimy obliczyć 1/5 z 360. Ile to będzie? Mnożymy ułamek zwykły przez liczbę naturalną. 1/5 razy 360. Zapiszę to. 1/5 razy 360 stopni. To inaczej. 360 dzielone na 5. A 360 dzielone na 5 jest równe 72. Tu powinien być znak równości, nie wyszło. To się równa 72 stopnie. Zapiszę 72. Sprawdźmy. Zgadza się. Zachęcam Cię do rozwiązania podobnych zadań na stronie Akademikana.